Natalia? Daria? Ile lat już się nie widziałyśmy? Chyba od matury. Od matury? No, wiesz, ja to ciebie widuję. Myślałam o tym, aby cię odszukać. No to sama się znalazłam. Zapraszam cię do mnie na herbatę. Naprawdę? Naprawdę. Spotkałyśmy się po 10 latach i to w Wigilię. To nie jest przypadek. Koniec pracy na dzisiaj. Dziękujemy. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Wesołych świąt. Znacie taką kuracką przyśpiewkę o Kurigu? Mamy. Zaśpiewacie? Zaśpiewamy. Zresztą oni jadą na święta do Zakopanego. Może w przyszłym roku. Tak, tak, rozumiem. Dobry wieczór. Przepraszam, może odjechał już autobus numer 143? Taki dzień w takim kraju to nic więcej nie wiadomo. Tak, zdaje się, że kilka minut temu odjechał. Zawsze jestem, nie? W tym miejscu, gdzie być powinien. No i znowu mam kłopot. Pan martwi się tylko tym, że autobus odjechał, czy coś innego pana trafi? A co mi pani z tym pan? Gówniarz jestem. Tak mi ojciec mówił. No przynajmniej od jakiegoś czasu.
Ojciec panu wybaczy, dziś Wigilia. Wigilia? A ja jadę do kumpla. Może u niego spędzę te święta. Później sam nie wiem. Narozrabiałem. Wstyd mi teraz, jak wrócić do domu. Mój ojciec jest surowy, ale no, chyba chce dla mnie dobrze. Ale moja matka, nie będę mógł spojrzeć jej w oczy. Dziś kumpel dał mi list od niej. Jeszcze go nie otworzyłem. Matka na pewno tęskni, na pewno kocha. Serce matki, proszę pana, czuję, że jest panu źle. Piszę ci, synku, list z daleka, z domu. Na szybach śnieżne wyskają się płatki. Wspominam dawne dni i pokryją ją płaczem. Ty, synku, rozumiesz mi, matki. Jest już chodzimy. Wiesz? Zaraz u stoła siądziemy jak dawno, siostrzyczkami trzymamy, a z nami razem i myśl wesoła, że ciebie, synku, wśród nas dzisiaj nie ma. Ty tam samutki, w dalekiej gdzieś stronie, jak my teraz liczysz mnie na chwilę. Jaka ci gwiazdka dziś wieczór zapłonie? Kto ci świąteczną przyrządzi wigilię? Jaką kolędą, syneczku mój miły, rozjaśnisz twoje godziny płacz. Myśmy się dzisiaj za ciebie modlili, a ja na blista jeszcze widzisz płacz. Myśl o nas, synku, wspomnij przy wieczerzy. Liście mym znajdziesz okruchy ochotka. Wiem, że nam wrócisz. Ten, co w żłobie leży, czuwa nad nami. Całuję cię, matko. Do domu nigdy nie jest zbyt daleko, zwłaszcza w Wigilię. Chodź, kupię ci bilet. Czasy. A panowie co tak narzekają? Teraz to już nie te czasy, dzieciaki inne, wymagające rodzice. Wczoraj byłem tylko w jednej przyzwoitej rodzinie, chociaż wcale się nie przelewało. To była widać. Dziewczynka ucieszyła się woreczkiem cukierków i małego aniołka jej dorzuciłem. Od firmy ma się rozumieć.
Jestem taki styrany, a w domu żona czeka, żebym obsadził choinkę i psa na spacer wyprowadził, bo piekła cały dzień plac. Czasu nie miała. Ach, takie święta. Tyra człowiek i tyra. I nic z tego nie ma. Nie wiadomo nawet po co to robi. Stale tylko wesołych świąt, wesołych świąt. Niech wam fortuna sprzyja. Worka pieniędzy, wygranej na giełdzie. W kółko to samo. Może życzenia nie takie, może nie jest to ważne. To już nie czas, żeby zastanawiać się, co jest ważne. Mówiłam ci, żeby zdać świątecznie zakupów na ostatnią chwilę. Nie denerwuj się, kochani. Zastanawiałaś się już, co kupimy naszemu Maciusiowi na święta? Może spróbuj do pana na początek? Ależ mi się, przecież Maciuś ma już 14 lat. Myślę, że lepsze będą gry komputerowe. Masz rację, jak siedzi przed tym komputerem, nie zadaje tych głupich pytań. Skąd się biorą dzieci, co to są sny? A tak w zasadzie, po kim on to ma? Jak to po kim? Po twojej matce. To dlatego do niej nie jeździmy, bo miesza chłopcu tylko w głowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym państwu powiedzieć, co szczególnego niosłem sobie święto Bożego Narodzenia? To czas odbywania prezentami. Dla mnie to czas szczególnego wydawania pieniędzy. To przecież czas przebaczenia. Czas dzielenia się nie tylko opłatkiem. Czas, który spędzamy z naszymi bliskimi. To czas z powrotem do domu. Dziś to zrozumiałem. Na tym przystanku. Wierzy pan? Dziękuję bardzo, ale państwo przywracają mi wiarę w ludzi. A ty, młody człowieku, byś szczęśliwie wrócił do domu. A, dzień dobry, przepraszam. Myślę, że to już po ostatnich zakupach. Tak, rzeczywiście. Zapomnieliśmy wcześniej o paru drobiazgach. Zwykle w samą Wigilię kupujemy już tylko taką cytrykowe gałązę, żeby dłużej w domu pachniały. Dobrze, dziękuję. A proszę mi powiedzieć, czym dla waszej rodziny są święta Bożego Narodzenia? Czy są ważne? Proszę pana, pewnie, że są ważne. To przecież narodziny Chrystusa. On przychodzi do naszych serc i naszych domów, żebyśmy o nim zapomnieli, składamy kolędy i rozmawiamy. To prawda. A te wszystkie prezenty są wyrazem wzajemnej miłości, która powinna w rodzinach panować. Dziękuję bardzo i z całego serca życzę wam radosnych przesłuchań. My również dziękujemy. Oczywiście musiałaś jechać ten zapchany tramwaj. O mało to się nie udusiłem. Dzisiaj to normalne. Trzeba było o tym pomyśleć i wziąć chłopak wcześniej. Ja nie będę tachać tego wszystkiego tak jak w zeszłym roku. Przestań, Maria. Kto tu ma rudzi, to ty musisz robić zakupy w Wigilię. Tylko dla twojego ojca. I mojej teściowej. Nie wystarczy jej czekolada? Pewnie umarłaby bez nowych bamboszy. Co twojemu ojczu? Nie wystarczy paczka papierosów? No oczywiście, znowu będzie siedział przez całe święta przed telewizorem i palił papierosy. A ja będę musiała być świerany przed Sylwestrem. Jestem ciekaw, dokąd jadą podróżni tak późno. Gdzie chcą dojechać, o czym marzą? Tutaj, przepraszam pana, widząc po bagażach, wybiera się pan taką podróż. Tak, wracam do domu. Zbyt długo mnie nie było. Mamo, tato, kocham was i wracam na wigilijną kolację. Dziękuję bardzo. A państwo? Ojej, jestem niezmiernie miło, że tą drogą mogę przesłać życzenia mojej kochanej rodzinie i naszemu synowi. Ja zmęczę. Nie jedziemy daleko. Właśnie wybraliśmy się po zakupy przedświąteczne, a teraz tylko powrót. Dziękuję bardzo. Ale co jest do państwa przed święta? Czy wybierają się państwo na pasterkę? Pracujemy tak ciężko. W święta chcieliśmy odpocząć. Jeszcze nie mamy sprecyzowanych planów. Może wybierzemy się ona na coś zakopanego. Dziękuję bardzo. No, tutaj, a pan? Widać, że jednak okres przedświąteczny nam się nie zna. Tak, tak, tak. Szkoda, że marne grosze za to. No, ale marne grosze, ale radość dzieci nic nie znaczy? Radość dzieci, tak. No może, lepiej znaczy. A proszę mi powiedzieć, jakie ma pan marzenia związane ze świętami? Marzenia? No, żeby ten Pan Bóg się wreszcie narodził. Dziękuję bardzo. Thank you.
Niech niebo i ziemia falowa. Super, a co to jest kolęda props? Props to jest szacunek za wykonany czyn dla drugiego człowieka. Co? Wiecie co? Ten dzieciak ma rację. Dzięki niemu od wielu, wielu lat poczułam ducha Bożego Narodzenia. Masz rację, kochanie. Właśnie pomyślałem, że powinniśmy kupić żywą choinkę. Muszę zadzwonić do syna. Chodźmy do domu, już późno. A Holendrzy, a kontrakt? Zabiorę i do domu na Wigilię. Mąż się ucieszy, a kontrakt podpiszemy po święta. Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata, wyciągasz do niego rękę, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milczysz, by wysłuchać imię, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności. Jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei tym, którzy są przytłoczeni ciężarem fizycznego, moralnego i duchowego ubóstwa, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, jak bardzo znikome są Twoje możliwości, i jak wielka jest Twoja słabość, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy sam, nie mając wiele, potrafisz dzielić się z innymi i obdarzasz ich radością, jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy czynisz swoje serce bezpiecznym domem dla przestraszonych, utrudzonych, odepchniętych i zgardzonych, jest Boże Narodzenie. Jak wyłączy się rozwoju, żeby Bóg pokonał innych przez Ciebie. Zawsze to jest Boże Narodzenie.
się może wszędzie. W parku, w sklepie, na ulicy, w kolejce po znaczki pocztowe. Zdarzyć się może wszędzie, owo najważniejsze spotkanie w życiu. Ono przywraca wzrok, ono nadaje sens. Ono przynosi pokój, którego świat dać nie może. Spotkanie to pokaże ci, że jesteś chciany i szukany, a będzie to spotkanie na twojej i jego drodze. Niby przypadkowe, niby mimowolne, spotkanie na twojej i jego drodze. Dla wiadomości wieczór wigilijny, mówił świat Boże Narodzenie Twojego cudu, bardzo chwała. Aby rozpocząć przygotowania do świąt, dajmy się jeszcze przez chwilę otulić drzewnym dźwiękom polskich kolęd. Któż powierzy kolędować małemu? Zapraszam ponownie na scenę naszych artystów, a Państwa proszę o włączenie się do wspólnego śpiewu.